ostatnio do nas do faktu przyszły zdjęcia z twojej imprezy urodzinowej i było takie jedno zdanie w tekście, że Agnieszka wyszła już nad ranem. Także zastanawiam mnie, jak się bawi Agnieszka Radwańska i czy potrafi tańczyć na stole, kiedy jest dobra okazja. Akurat tam stołu nie było do tańczenia, aczkolwiek no to była moja 30, więc faktycznie impreza była wspaniała. Do rana, no nie da się ukryć, ale bardzo się cieszę, że naprawdę przyjechali wszyscy, mimo bardzo napiętych grafików i z całej Polski wszyscy się zjechali. Myślę, że to była taka no przede wszystkim tenisowa impreza, bo chyba z tenisa było ludzi najwięcej. A miałaś taką refleksję, kiedy wchodziłaś na swoją imprezę urodzinową, taki raport życia, co osiągnęłam do tej pory i w jakim miejscu jestem, co chciałabym osiągnąć przez powiedzmy najbliższe 10 lat? Nie, czegoś takiego nie miałam. Jedyne, o czym pomyślałam, to są moje pierwsze urodziny w Polsce od 12 lat i jest to coś nowego i bardzo przyjemnego, że okej, skończy się pewien etap w życiu, ale zawsze są plusy. To nie jest tak, że wszystko się wali i nagle nie wiem, co z sobą zrobić. Jest mnóstwo rzeczy, których po raz pierwszy próbuję. Jestem w Polsce, widzę zimę, nigdy nie widziałam, zresztą byłam w Australii, więc jak najbardziej widzę tylko plusy. A powiedz mi, bo teraz absolutnie mówiłaś, że w swojej karierze nie miałaś czasu absolutnie na imprezy. Czy teraz może, jak już teraz stanie z gwiazdami, trochę tej strony fun i light doświadczyłaś, czy będziemy mogli na przykład zobaczyć się na ulicy Mazowieckiej podbijającą kluby? Będziesz klubowiczką. Absolutnie nie, absolutnie nie. Zresztą teraz to się już chyba wytańczyłam za wszelkie czasy. Ja absolutnie nie prowadzę takiego trybu życia. Bardzo i zdrowy, i normalny. Jeżeli chodzi o imprezę, to tylko zamknięte przeważnie wesela, urodziny, przyjaciół. Ale nie, na ulicy Mazowieckiej raczej mi... A ile razy byłaś w klubie, się przyznaj? Ojej, bardzo mało.